Witam w kolejnym odcinku moich przygód z pszczołami w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco, dlatego widzicie ten parasol za mną. Musiałem coś wymyślić, żeby chociaż troszeczkę ochłodzić się przed gorącem i ochronić moje czarne ramki przed stapianiem się wosku na słońcu. Okazuje się, że mam niewiele baterii w kamerze, więc być może ten film będzie dosyć krótki, ale postaramy się dzisiaj zrobić ponowny przegląd w ulach, zobaczyć co się dzieje we wszystkich trzech ulach, jak następuje rozwój. Dziękuję wszystkim za komentarze, które są wypisywane na YouTube czy też na innych portalach internetowych. Celowo nie odpowiadam na te związane z polskością czy też językiem polskim, ponieważ nie zamierzam kontynuować takiej dyskusji. Te filmy, które nakręcam, po prostu nie są o tym. Są o pszczołach i tego się będę trzymał. Tak więc za chwilę zobaczymy, jak wygląda pierwszy ul. No, pokrywa jest dobrze przyklejona. To dobrze świadczy. Widzę, że pszczół jest więcej, to znaczy, że pierwsze pokolenie wygryza się dosyć dobrze. Ramki z górnego korpusu nie są odbudowywane dosyć szybko, ale jakiś postęp jest. To jest najważniejsze. Zobaczymy, co jest pod spodem w pierwszym korpusie. O, zaklejony jest całkiem nieźle. Prawdopodobnie wszystkie ramki są sklejone do siebie. Całkiem nieźle to wygląda. Okej. Okazuje się, że miałem dobry pomysł z tym parasolem. Bo jest rzeczywiście znacznie chłodniej. Dzisiaj jest coś około 30 stopni. Może nawet więcej. Tak jak się spodziewałem, zewnętrzne ramki są na razie nieruszone. Nic się tu na nich nie dzieje. Zobaczymy dalej. Ramka, przy której jest kolejna ramka z czerwiem, jest już odbudowywana bardzo ładnie. Jest pełna nektaru. To jest ramka z dolnego korpusu. Widać, że wygryzają się pszczoły z obydwu stron. Jest mnóstwo zapasu. Wygląda to pięknie.
No i ramki, które włożone były tydzień temu, już są zabudowywane dosyć szybko. Być może jest to już zasługa tych nowych pszczół. No i widzę, już tutaj są jajeczka. Po tej stronie jajeczka, larwy. Bardzo pięknie. Tutaj to samo. Zabudowa idzie bardzo dobrze. Ale jeszcze nie jest to czas, żebym mógł dołożyć kolejny korpus do tego ula. Muszę odczekać jeszcze może tydzień przy takim tempie odciągania wosku. To wszystko wskazuje na to, że będę mógł założyć kolejny korpus już za tydzień. Mam taką nadzieję. Tu zabudowa idzie ślicznie. Bardzo ładnie. Pszczoły siedzą na ściance przy ulu i patrzą się na mnie. Wszystkie. Dobrze. Złożymy cały korpus z powrotem. Także postęp jest całkiem dobry. Wszystko idzie całkiem dobrze. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Otworzę cały korpus, żeby pokazać przynajmniej z brzegu, jak wygląda dół. Zewnętrzne ramki, te dwie, nie są w ogóle zabudowane, więc prawdopodobnie pszczoły nie mają potrzeby zabudowywać tych ramek, ale pną się do góry, zabudowują kolejny korpus, który im postawiłem tydzień temu. Całkiem dobrze im to idzie. Myślę, że nie będę przeglądał tego korpusu. Zlikwiduję tylko trochę tego dzikiego wosku, bo mi zlepia ramki do siebie. To muszę zabrać. Nie potrzebujemy tego. Założymy z powrotem. No idźcie sobie. Chcę to zamknąć. Dobrze. Ten korpus jest pięknie odbudowywany. Ten na dole jest całkowicie sprawny. Nie będziemy szukać królowej. Robimy tylko króciutki, szybki przegląd, jak wygląda ich praca.
Zamykamy z powrotem. Dajemy im spokój, żeby sobie dalej pracowały. No i sprawdzimy kolejny ul. No ten ul jest dla mnie zagadką od samego początku. Oczywiście sam sobie zrobiłem taki ul jako ul eksperymentalny na komórce 4.9, całkowicie na tej komórce. Wszystkie ramki są na tej komórce, więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. Wiele komentarzy innych pszczelarzy było takich, że jest to trutówka. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stało. Odbudowa bardzo marna. Jest dosyć kiepsko. Mimo że założyłem ten korpus tydzień temu, praktycznie nic się tu nie dzieje w nim. Chociaż może coś tutaj widać. Zaczyna się odbudowa z tej strony, nic z tej troszeczkę. No i właśnie to jest bardzo zastanawiające. Najpierw pszczoły zaczynają odbudowywać prosto, wszystko idzie dobrze i za jakiś czas zaczyna się takie właśnie wykrzywianie wszystkiego. Nie mam absolutnie pojęcia, co to może być. Czy to rzeczywiście jest trutówka, czy po prostu te komórki są za małe? Bo wygląda to tak, jakby te larwy siedziały dopiero gdzieś wyżej, nie od samego dna tej komórki. Jeśli się spojrzy tak na wylot przez wosk, to widać, jakby larwy siedziały nie na dnie tych komórek, tylko troszeczkę wyżej. Bardzo to dziwne jest. Kilka razy widziałem, byłem tutaj parę dni temu, kilka razy widziałem, jak pszczoły wyciągają larwy z ula. Może właśnie dlatego, że jest zbyt ciasno, nie były w stanie żyć i rozwijać się w tych komórkach małych. Ale wciąż widzę larwy, wciąż widzę jajka. Są w różnych stadiach. Wychodziłoby na to, że jednak jakoś się rozwijają. Tylko ciekawe, czy rozwijają się do postaci dorosłych pszczół. Trudno powiedzieć. Pięknie to wygląda na początku. Odbudowa idzie sprawnie. No
i dopiero później zaczynają się schody. To są te nowe ramki z tamtego tygodnia. Prawie nic na nich nie ma, więc nawet nie będę przeglądał dalej. Po prostu zostawimy to tak, jak jest. Zobaczę poniżej. W pierwszym korpusie, jak to wygląda. Jeśli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że ten ul nie będzie w stanie budować na małej komórce, no to będę musiał coś wymyślić. Albo dołożyć im kilka ramek czerwiu z innych uli. Jak inne się wzmocnią, rozbudują wystarczająco. Żeby chociaż było widać, że nowe pszczoły się wygryzają, to byłaby jakaś nadzieja dla tego ula. Teraz zobaczymy. No, prace wciąż trwają, noszą miód, składają miód. Robią zapasy. Jest miód, jest nektar. Częściowo trochę pyłku. No nie wygląda to najlepiej. Naprawdę nie wygląda to najlepiej. Pszczoły budują mateczniki. Tutaj jest na środku jeden matecznik ratunkowy. Na dole jest również jeden. Ale nie wiem, czy jest coś w środku. Nie ma niczego w środku. Nie. Nic nie ma w środku. Ten z kolei matecznik już jest zasklepiony. Być może go przyłączyłem wcześniej. A może nie, nie wiem. W każdym razie wygląda na to, że pszczoły chcą podmienić swoją królową. Same wiedzą najlepiej, co dla nich jest najlepsze, więc nie będę im tego zmieniał. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja po wymianie królowej, jeśli rzeczywiście to jest ich intencją. No, to z tego, co widzę, niektóre pszczoły się wygryzają z tych dziwnych, krzywych komórek. Ale z tego, co
zdążyłem zauważyć, no to tak, to są to trutnie. Tutaj akurat się wygryza jeden. Prawdopodobnie nie będzie tego widać, ale wychodzi z komórki. I jest to truteń. Czy z innych komórek też wygryzają się tylko trutnie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kilka pszczół jest zamarłych w tych komórkach. Nie dały rady się z nich wygryźć. Pszczoły to sprzątają. No cóż, musimy chyba czekać, aż wygryzie się królowa. Tak. Tak, w większości się wylęgają trutnie. No ale cóż, zobaczymy. Pszczoły mają dużo zapasów, mają dużo miodu, dużo nektaru, pyłku, więc z głodu nie umrą. Ale widać, że rzeczywiście szykują się na jakąś zmianę. Wiedzą, że coś się w ulu dzieje nie tak i próbują to naprawić. Miejmy nadzieję, że im się to uda. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Pytanie teraz brzmi, czy to, że powstają same trutnie, jest winą komórki 4.9? No nie sądzę. To się trafia również i w innych ulach, na zwykłych komórkach. Nie wiem, co o tym myśleć teraz. No ale zobaczymy. Damy im podziałać. Nie wiem, czy starczy mi baterii, żeby jeszcze pokazać kolejny ul. Mam nadzieję, że chociaż kawałek. No dobrze. Zamkniemy ten. Damy mu spokój. Niech sobie robi dalej, co uważa dla siebie za stosowne. A my przejdziemy do kolejnego ula. Ten ul był zawsze najsilniejszy, więc tutaj prawdopodobnie żadnych kłopotów nie będzie. Już widać, że jest. Pszczoły są bardzo zajęte, pracują bardzo intensywnie. W pierwszym górnym korpusie, tydzień temu założonym, większość ramek jest odbudowana, jakieś 6
nie całościowo, ale chociaż po części. Także pszczoły pracują i całkiem dobrze sobie radzą. To zawsze był najsilniejszy ul od samego początku, więc tutaj nie ma żadnych obaw, że coś im się stanie. Proszę bardzo, pięknie odbudowywany jest już miód, mnóstwo nektaru. Naprawdę pszczoły sobie doskonale radzą w tym ulu. Po wygryzieniu czerwiu już jest zapchany, ramka jest zapchana nektarem, tutaj się wygryza. Właśnie widać młode pszczoły. Wszystko idzie bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Tutaj to samo. Także ten ul prawdopodobnie już za tydzień dostanie kolejny korpus do odbudowy, bo mnóstwo młodych pszczół będzie w stanie to zrobić. Już jest nowy czerw. Młody, jajka. Pięknie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Mnóstwo pyłku, świeże. Skończyła mi się bateria w kamerze, więc dokręcam resztę kamerą z telefonu. Zrobiłem dzisiaj przegląd kolejny w moich ulach. Tak jak się spodziewałem, bardzo dobrze radzi sobie biały i pomarańczowy. Ten eksperymentalny żółty nie za bardzo. Z tego co widzieliście, przygotowuje się prawdopodobnie do wymiany matki. I to prawdopodobnie się stanie, co z kolei opóźni rozwój tego ula. No ale cóż, nie mam na to wpływu w tej chwili. Będę czekał na efekty i co nastąpi teraz. Zadowolony jestem z tych dwóch pozostałych uli. Rozwijają się bardzo dobrze, dosyć szybko. Mają bardzo dużo zapasów miodu, nektaru, pyłku. Bardzo dużo mają też czerwiu. Na wygryzieniu czerwiu młodego dużo jest jajek. Widać, że rodziny pracują bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie radzą. I z tego jestem bardzo zadowolony. Pogoda prawdopodobnie będzie nam sprzyjała przez ten tydzień, więc liczę na kolejny postęp w moich rodzinach i jak zwykle za tydzień sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Być może dołożę kolejne korpusy co do niektórych uli, ale to się okaże za tydzień. Na razie. Cześć.